Cześć. A dzisiaj wezmę się trochę za uporządkowanie tutaj w szklarni. Zrobię porządek z niektórymi bananami. Może coś posadzę do gruntu. Ale na pewno wyczyszczę tą kastrę z kępą Musa Velutin. Dlatego, że rośnie już tutaj kilka przykwitłych pędów. Widać, jak te liście się zwisają. Zajmują dużo miejsca. Pomału trzeba miejsce szykować na banany, które będą wykopywane, na odrosty, które będą oddzielane, żeby jeszcze tutaj w ciepłym mogły się ukorzenić. Także zabieram się za czyszczenie terenu na razie. Trzeci pęd. Na tych pędach były owoce. Kilka filmików do tyłu można było zobaczyć. Dojrzałe banany. A piątki już jeszcze wcześniej, ale już jako o. Dobra. Szukaliście, to jest nie fajna, tak? Tutaj obok rośnie bardzo nawet dziś. Chyba jak bym metra spokojnie. No i teraz przytrafiła się awaria dźwięku. Nie nagrało się to, co mówiłem przed kamerką. Dlatego teraz coś nieco dopowiem. Postanowiłem posadzić do gruntu tego oto banana. Jest to Super Dwarf Cavendish, czyli ten najmniejszy banan. Zastanawiam się teraz, czy go posadzić w całości, całą kępę, czy rozdzielić. Mam wybrane już dla niego miejsce, wykopany dołek. Teraz wyciągnę go z kastry i zobaczę, jak wygląda. Znalazłem starą etykietkę oryginalną. No i skończyło się na tym, że rozdzieliłem banana. Jedna sztuka jest już tutaj w dołku, gdzie będzie sobie rosła.
Pozostałe trafiły do doniczek. Tutaj są dwa. I tutaj są dwa. Nawet większe sztuki trafiły do doniczek niż ta, która pójdzie do gruntu. Bardzo ładne, całkiem spore. Także te bananki niedługo będą na zbyciu. No tutaj jeszcze zachowała mi się oryginalna etykietka z tego banana. Musa Dwarf Mini Banan. O, także bierzemy się za sadzenie. Bo bardzo lubię sadzić banany. Można się doczekać takich efektów. No i tam kolejny efekt. Potężny kwiat. I banany. Całe kiście. Ten banan jest dużo mniejszy od tamtych. Dlatego śmiało można go spróbować uprawiać w mieszkaniu. Nie wiem, co mu będzie smakowało. Robię różne próby. Tu mam taką ziemię sporą, ale dam mu trochę tego. Później dam mu trochę kompostu. Dam mu trochę tej ziemi, której już w doniczce wcześniej. O, masz warstwę tutaj. Jeszcze kompost. O, trochę ciekawe, jak mi tutaj będzie. A jestem ciekaw. O, fajnie. Czaiłem, żeby go tutaj posadzić, ale w końcu przyszła pora i się zdecydowałem. No. Będzie sobie tutaj rósł. Nad rurą. Tą rurą jest dmuchane ciepłe powietrze pod ziemię i on będzie sobie tutaj rósł koło tej rury właśnie. Także raczej powinno być mu tutaj ciepło w korzenie, pomimo tego, że rośnie blisko ściany szklarni. Jeszcze go podlejemy. Może dla porównania wielkości mniej więcej, żeby było widać, konewka 10-litrowa, no jest trochę wyższy, tam może mieć jakieś 60, może 70 cm wysokości ten bananek. Na razie nie ma żadnych odrostów. No i bananek posadzony. Ale mam jeszcze coś na deser. Posadzę jeszcze jednego banana. Musa Dwarf White i Holene. Rarytas nad rarytasy.
bananek stosunkowo nieduży. Myślę, że spokojnie się zmieści tutaj u mnie w szklarni. Daje owoce. O kolorze pomarańczowym. Jak będą dojrzałe, to zrobią się pomarańczowe. Zarówno skórka, jak i miąższ. Można go jeść na surowo od razu. Albo na przykład pieczonego w cieście jako bardziej wymyślny deser. Bardzo mnie ciekawią jego owoce. No i to, że nie rośnie duży, zdecydowało, że postanowiłem posadzić go właśnie do gruntu. Kręcę się tutaj jeszcze koło tego mini bananka i zauważyłem, zobaczcie, jaki korzeń wychodzi z doniczki, w której rośnie oddzielony niedawno grossmichel. No, także grossmichel potwierdza mi, że to jest mocny banan. Już niedawno oddzielony, a już taki korzeń wylazł z doniczki. To jest średnia sadzonka. Dosyć spora. Na pochylonych liściach ma 1,60 m. Dobra, ale wracamy do tego naszego dzisiejszego pomarańczowego rarytaska. Wezmę go teraz, wyciągnę z doniczki i rzucimy okiem, jaką ma bryłę korzeniową. Bo dziurę już na niego wykopałem w drugim kącie. Będzie rósł w bezpośrednim sąsiedztwie weinte kohola. O, tam się ciągnie weinte kohol, ciągnie się na wysokość ponad 4 metrów. I ciągnąłby się jeszcze trochę wyżej, gdyby nie dach. Ale tutaj do tego dełka trafi dwarf, white i holene. Kiedyś dla mnie rarytas
Wśród bananów to był banan, który rósł duży, który rośnie duży. Teraz dla mnie rarytasem są właśnie takie banany, które rosną nieduże, jednocześnie dobrze jak są bardzo rzadkie, no i dają owoce. Idealnie jak dają owoce jakieś wyjątkowe, tak jak właśnie ten banan. Zobaczymy, co będzie za rok o tej porze. Pokryjemy gościa. O. O, cudeńko. Mam miarkę przy sobie. Zmierzymy przy okazji te banany, żeby było wiadomo, rosną czy nie rosną później. No ten ma jakieś 63-4 cm wysokości, łajce kolana. A jeszcze przejdźmy do Super Dwarfa. Super Dwarf. Dwarf. No tak jak myślałem, ma 65 cm. Super Dwarf będzie dużo mniejszym banankiem. Myślę, że może to dorośnie, może w porywach do metra. A po Dwarf White i Holene spodziewam się, że może dorosnąć do około 2,5 metra. Czyli może osiągnąć rozmiary tego oto na wprost widocznego Dwarf Cavendisha. No a jeszcze rzut oka na tego właśnie białego karła, biały karzeł i kolenę. Cieszę się, że wziąłem się wreszcie za tą robotę i posadziłem go do gruntu, bo przynajmniej będzie teraz ciekawiej. Liście tego banana używane są do owijania różnych potraw, na przykład do pieczenia. No i już miał być koniec filmiku. Ale jednak podjąłem jeszcze jedną decyzję co do sadzenia banana do gruntu. Jednak rozbiorę tą kępę Musa Velutin, rozdzielę i część posadzę do gruntu. Dołek jest już wykopany. Musa Velutinka zasłużyła na specjalne miejsce tutaj w tej szklarni, czyli miejsce w gruncie po tym co pokazała w tym roku. Wydała mnóstwo pięknych różowych bananów. Smacznych bananów. Także zasłużyła na miejsce w gruncie. Gracias.
O, jest. Jednego oddzieliłem, takiego malucha. Będzie jedna sezonka. Tego chyba już zostawię. Tak. Zostawię taką kępkę. Sobie wybiorę do posadzenia jedną sztukę. Ale tą. Albo jest najwyższa. Te wszystkich. Zobaczcie, jak ja to wysadzę. Jaka tutaj jest ziemia. O. No i będzie sobie tutaj rosła. A wystarczy mi tutaj jeden pędz. Tak długo wyjdzie do tej następne, może małe. O, no, tak. Sobie rośnie, o. No. No i dobra, zasypać teraz ziemią. Trochę lepszą. Znaleźć coś inne. O. I sobie rośnie malutka. Pink banan. Różowy banan. Będzie tutaj rósł już sobie na stałe. I wydawał owoce. No a to co zostało z tej karpy, to jest taki jeden taki spory kawałek, stary pieniek, i z niego wyrastają jeden odrost i drugi odrost, duża karpa. To włożę prawdopodobnie do doniczki 20-litrowej. Jedna sadzonka jest mniejsza, ale też z kawałkiem bulwy, sporym. To pójdzie do doniczki jakieś tam mniej więcej 5-7-litrowej. I tutaj mam jeszcze dwa kawałki. Jeden kawałek doniczka 15-litrowa. Jest jeden pędz długi, niedługo by chciał kwitnąć. I jeden mały. I taki kawałek jeszcze też, kawał sporej bulwy. Widać tutaj oczka będą wychodzić kolejne. Jeden wychodzi i to wsadzę do innej doniczki. Ale się rozpadało. No i wolokinki rozsadzone.
dwie doniczki 20-litrowe, jedna 15 i jedna 7. Dopiero piątka chyba. No, jedna wolutina na ponad 2 metry. Zobaczymy, jak się przyjmie, zacznie rosnąć. To będzie na zbyciu prawdopodobnie. No, tępa potężna, jak nie zmieściła się do doniczki mniejszej. To jak na wolutinę, to jest potężna karpa. Gruntowa sobie tutaj już rośnie. Także to był pracowity dzień dzisiaj. Niedługo przyjdzie czas na zbieranie owoców. O, piesy się położyły, bo nie chciały być na deszczu. Położyły się koło białego karła i cholenę. I tym widokiem kończymy dzisiejszy filmik. Na razie. Dobra, trochę przestało padać. Można wyjść. Kończymy na dzisiaj tę zabawę z bananami. Tutaj ładnie podlało. Deszcz popadał. Oj, dziura. Bananki zmoczone. Bardzo ładne bananki, które dają owoce czerwone. Niedawno pryskane na grzyba, przeciw grzybom. No, na razie wszystko jest fajnie. Dobra, idziemy, pies. Idziemy, chodźcie.